Witamy Państwa w dzisiejszym odcinku naszego podcastu właśnie o tym, niezależnie czy słuchacie nas na Spotify'u czy YouTubie. Jest ze mną Awizonosz, witam Cię. A ze mną jest jak zawsze i Jakub Sykut. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy ekspresowo. Dlatego, że ma powstać linia ekspresowa w nawiasie Speed. O co chodzi? Jest to linia pomiędzy Otwockiem a Warszawą i Mielin. Dlaczego jest to nazwane ekspresowa linia? No bo będzie bezpośrednio jechać, będzie mieć tylko 4, jak dobrze pamiętam, przystanki, 4,5 przystanków na trasie, z czego te 4 przystanki, z czego 3 przystanki są w Otwocku, a 1 jest w Warszawie i to jest tylko i wyłącznie metro i Mielin, więc de facto autobus będzie jechać, grzać ponad prędkość. Właśnie jaka ma być prędkość, wiesz, mniej więcej? No pewnie przepisowa najwyższa. Mi się właśnie wydawało, że poza prawem będzie trochę jechał. A nie, no wiem, że trochę nazwa sugeruje, że będzie speed i faktycznie będzie speed, Need for Speed. No właśnie jest to za linia ekspresowa, speed. Więc tak brzmi naprawdę. Ja bym chciał zobaczyć faktycznie na tym napisie ten napis Speed. Speed, Otwock, Speed, Metro i Mielin. Tak, ale właśnie mi się tak kojarzy, jak o tym usłyszałem, że jak jest taki film Baby Driver i ten gościu czeka na ludzi, którzy obrabowywują bank czy jakieś tam inną organizację, wsiada i potem prowadzi najlepiej na świecie i naprawdę szybko uciekają tym złym policjantom, że tak powiem. My oczywiście, żeby nie było, my nie zachęcamy do przekraczania prędkości w samochodzie. Tak, ale ja was zachęcam do obejrzenia tego filmu i bardzo mi się kojarzy, że właśnie ta postać Baby, tak sobie wyobrażam, że Baby Driver wchodzi do takiego autobusiku i jedzie i zasuwa. Znaczy wiesz, no autobus ma wystartować jeszcze przed wyborami, więc kto wie, może zobaczymy właśnie nawet taką tam osobę, która rozpocznie. A właśnie, czy jest to do zrealizowania właśnie, że będzie w pół godziny dojedzie z Otwocka do Warszawy i Mielin? Czy nie miałem okazji jechać na takiej trasie samochodem, więc trudno mi powiedzieć. W sensie inaczej, nigdy nie jechałem z metro i Mielin do Otwocka, jechałem raczej innej relacji, jeśli już do Otwocka. Więc trudno mi powiedzieć, ale sądzę, że to jest raczej do zrealizowania, zwłaszcza przez to, że tam most południowy jest i tam jest droga ekspresowa. Jak nie będzie zakorkowana, nie będzie stać w korku i będzie pomijać na pewno miasteczko Wielonów, będzie zjeżdżać bezpośrednio Ursynów, to jest to całkowicie do zrealizowania. Tak, bo on ma jechać chyba przez Wał Miedzeszyński, tak? Tak. Potem na most południowy. I później na most i później nie zjeżdża na Powsin, tylko zjeżdża właśnie już bezpośrednio na Ursynów. A czy jest potrzebna taka linia? Tak, no bo teraz będzie zamknięta linia kolejowa tam do Otwocka. Przynajmniej po części. No, chodzi o to, że tam będą budować te 4 nowe tory i będzie na pewno ograniczona możliwość przejazdu pociągów mocno. Okej, to przechodzimy z tematu trochę szybkiej linii autobusowej do biletów komunikacyjnych. W 2023 roku ponad 113 milionów biletów komunikacyjnych zostało sprzedanych, że tak powiem. W jaki sposób ty w 2023 roku najczęściej kupowałeś bilet komunikacyjny? Przypominasz sobie? Nie kupowałem biletów, jeżdżę na gapę cały czas. Ojej, to proszę go złapać, tutaj siedzi. Jak ładowałem swoją kartę warszawiaka, to zawsze to robiłem w biletomacie. Tak. Czyli w biletomacie raczej? W biletomacie robię to. Okej, a kupowałeś kiedyś jakieś takie bilety kartonikowe? Bo teraz jeszcze weszła, bo mi się kiedyś wydaje, że kiedyś bardziej popularne były bilety kartonikowe, czyli szło się do tego biletomatu i tam kupowałeś bilet, biletomatu, albo się chodziło... A teraz weszły te nowe technologie, na przykład banki w telefonie udostępniają tą opcję, że możesz sobie wykupić bilet komunikacyjny, czy nawet w różnych aplikacjach. W telefonie często kupuję bilety, jak jeszcze jestem często w innych miastach, ewentualnie jadę dwukatką, bądź koleją mazowieckim gdzieś dalej, to zawsze kupuję w telefonie, bo tam jest po prostu najwygodniej i też najtaniej siłą rzeczy, więc tak robię, chociaż jak mam trochę więcej czasu, ewentualnie nie wiem, czy to miasto jest obsługiwane przez mój bank, czy przez aplikację, to po prostu wchodzę do biletomatu i próbuję znaleźć bilet i to jest niezła rozrywka. Okay. Ja się zastanawiam, dlaczego w Warszawie nie można kupić biletu w autobusie gotówką? Czy jest jakieś takie rozwiązanie na to? Bo na przykład jak byliśmy w Zakopanem, to pamiętam, że tam można było te drobne wrzucić i mieć ten bilecik w samym autobusie, bo... Żebyś nie mógł napaść biletomatu. Tak, bo w autobusie są te biletomaty, ale tylko na kartę. Zachęcają nas w Warszawie do użycia karty. Zbyt mało osób korzystało z tego i kartą i tak jest szybciej. Wyobraź sobie, jakbyś miał w autobusie wrzucać te drobniaki na parę złotych? W Zakopanem mi to nie przeszkadzało. Ale Zakopanem bilet kosztował za 50. No tak. A tu trochę więcej kosztują. Tutaj tak. Ile 20-minutowy kosztuje? Bo ich sprzedało się najwięcej. 20-minutowy, złote 70. 20-minutowy, złote 70. I 3,40 normalny. No nie są to jakieś wielkie ceny, ale myślę, że choć w sumie wszystko się rozwija gdzieś tam i ta gotówka trochę odchodzi w niepamięć, jeśli chodzi o to, choć zawsze można kupić w takim stacjonarnym biletomacie, ale chodzi o taką potrzebę, że... Ja to właśnie przypomniałem, że mam coś do wpłacenia, więc... I tak, mam gotówkę. A co takiego musisz wpłacić? Pieniądze. Ale na jaki cel? Na siebie. O, a o tym chyba porozmawiamy na koniec, ale dobra, przechodzimy... To jest powiązane nawet z tym w sumie. Do tematu, tak. Znowu w styczniu zostały usunięte obiekty, które można nazwać Nielegalne reklamy! Nielegalne reklamy, ale właśnie chcę zapytać, czy te obiekty to są tylko reklamy, czy też na przykład graffiti, czy jakieś inne mazaje, czy jak to wygląda? To są tylko reklamy. To są tylko faktycznie bezpośrednio reklamy, to nie są graffiti. Graffiti są inaczej usuwane i o nich się nie mówi. Jakby szkoda czasu na tego typu rzeczy i zachowania, natomiast reklamy to są faktycznie elementy, które są powieszone, są to billboardy, chyba że jakieś graffiti byłoby ze mną w formie billboardu, to może jeszcze. Wyświetlacze, różne rzeczy są ustawiane i to jest wszystko nielegalne reklamy. Okej, ale właśnie chodzi o tą nielegalność, bo wiadomo, że psuje to estetykę w niektórych momentach, ale chodzi też o bezpieczeństwo, bo na przykład zasłania jakiś obiekt albo po prostu utrudnia widoczność. One nielegalnie stoją bezpłatnie w pasie drogowym, rozumiesz? Zarząd Dróg Miejskich nie może wytrzymać, jak widzi coś, co jest nieopłacone w ich pasie. Ale gdyby było opłacone, to by było okej. Tak. Okej, czyli chodzi jednak o tą politykę. No bo chodzi, wiesz, jeżeli jest opłacone i jest dogadane, jeżeli chodzi o część finansową też, ale logistyczną i dokumentacyjną, no to wszystko jest stacja, tak? A jeżeli są nielegalne, no to znaczy, że to wszystko było nieuregulowane. Okej, to mnie właśnie ciekawiło. A kary są całkiem wysokie, w sensie tam może być i sąd, i mogą być zwykłe kary grzywny. Nawet z ciekawostek ci powiem, że już w ZDM-ie, w siedzibie, są automaty, gdzie można opłacić karę za nielegalną reklamę. O, a od kiedy coś takiego jest, czy nie wiem, że... Nie wiem od kiedy, ale wiem, że pojawiła się opcja właśnie jakiś czas temu na nielegalne reklamy, jak i również tam jest, wiesz, zaparkowanie też zapłacenie, jeżeli nie zapłaciłeś, nie miałeś bileciku i tak dalej. I też jest opcja właśnie na nielegalne reklamy. O, ale to powiem ci, co jeszcze się pojawiło, przechodząc do kolejnego tematu, pojawił się zakaz fotografowania już kiedyś, ale teraz pojawił się wzór tabliczek. Więc przytoczę mniej więcej, jak to wyglądało. W poprzednim roku była taka sytuacja, że dowiedzieliśmy się, że będzie zakaz fotografowania miejsc infrastruktury krytycznej. I to było dla nas trochę niepokojące dla naszego kanału, gdyż z tego wynika, że tylko coś takiego nagrywamy. I teraz czekaliśmy na wzór tabliczek, które mają zostać umieszczone właśnie na tych obiektach. I jaki masz stosunek do tego? Uwaga, bo to trochę niecenzuralne, jak na moje słownictwo. Powiem jedno krótkie stwierdzenie, które idealnie opisuje moje podejście do tej aktualnej sytuacji. Co to za słowo? Miej wyjebane, będzie ci dane. Ojejku. No ale jednak jest to gdzieś tam prawo i powiedzmy, jak kiedyś mogłeś podjechać sobie, powiedzmy, do jakiegoś obiektu, nagrać i po prostu wrzucić to na YouTube, a potem obrobić i przekazać jakąś informację, jak powstaje dana inwestycja. Teraz nie będziesz tego mógł zrobić w teorii, ale jest sposób, że będziesz musiał wysłać pismo, tak? Znaczy powiem tak, z potwierdzeniem tego, pisma zgodę mamy uzyskiwać w przeciągu w teorii 14 dni, ale po pierwsze nie wiemy, czy dana tabliczka została ustawiona, nie mamy możliwości prawnej sprawdzenia, czy dana tabliczka została na obiekcie ustawiona zgodnie z prawem. Czyli jeżeli po prostu sobie powieszę na swoim pocie, to nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy ja faktycznie zgodnie z prawem to zostało powieszone, bo nie mamy spisu rejestru budynków jawnego, gdzie takie tabliczki mogą być umiejscowione. To jest pierwszy element. Drugi element to jest to, że takie uzyskiwanie pism od wszelkiego rodzaju instytucji, głównie chodzi o kolej oczywiście, będzie po prostu szalenie trudne, bo wiemy, jak kolej ma się do wszelkiego rodzaju miłośników. Mówię tu faktycznie o część tą biurokratyczną, a nie faktycznie osoby, które tam pracują faktycznie z ludźmi. No to oni po prostu chcieliby jak najczęściej. Dla kolei, dla właśnie, jaki jest ich stosunek do miłośników kolei? No jakby popatrz sobie na opóźnienie pociągów, na ich odpowiedzi. Jakby można właściwie de facto stwierdzić, że pasażerowie im przeszkadzają w prowadzeniu pociągów. Więc co dopiero miłośnicy? Okej, dobra, bo... Właśnie warto rozróżnić tych miłośników, pasjonatów, którzy po prostu chcą się dowiedzieć i jest to gdzieś ich tam takie hobby, pasja. Jedno jest, że niektórzy chcą się dowiedzieć, a niektórzy po prostu chcą zrobić na przykład jakiejś nowej lokomotywie, czy po prostu jak jakiś pociąg przyjedzie, czy inne aspekty. To wszystko po prostu zniknie, tak, jeżeli idziemy w tą drogę. Jest, co ciekawe, przepis nie jest w teorii zrobiony właśnie wprost pod pracę budowy, no bo to jest infrastruktura krytyczna musi być, ale jest dokładnie napisane, w jaki sposób to może być umieszczone na placach budowy te tabliczki. W teorii, z tego co pamiętam, co 300 metrów musi być zamieszczona tabliczka. I ona musi być widoczna, ona nawet jest w arabskim języku, więc całkiem na bogato. Ale tak, na tablicy nie mamy żadnej informacji, w jaki sposób możemy uzyskać pozwolenie. Nie mamy informacji, kto jest zarządcą danego obiektu, więc de facto nie mamy żadnej informacji, w jaki sposób możemy uzyskać pozwolenie od danego miejsca. A przy ilości materiałów tutaj realizuję w przeciągu 2 miesięcy, bo taki jest mniej więcej zakres tych większości inwestycji. Ja po prostu... Inaczej, przy większości inwestycji nie do końca jestem przekonany, kto by to mógł chcieć, żeby coś ustawić, a i tak przy większości tych rzeczy już się znam z placami budowy, powiedzmy, przynajmniej po części. Może zajezdnia Nopol to jest inny bajer, natomiast znam się, jesteśmy raczej pozytywnie do siebie nastawieni i tutaj nie powinno być... Jesteście koleżkami. No aż tak bym tego nie powiedział, ale raczej nie wchodzimy sobie już w drogę, tak jak sławne właśnie zajezdnia Nopol czy Plac Powstańców Warszawy. Myślę też, że inaczej jest inny stosunek do jakichś większych kanałów informacyjnych, a inaczej do naszego, gdzie my się skupiamy tak naprawdę tylko na transporcie. Tak samo w twoich materiałach się skupiasz gdzieś tam w tym obszarze. Nie wychodzisz na jeszcze milion różnych, jak w normalnym kanale informacyjnym, więc tutaj powinno być okej. Ale które serie... No, w malutkich kanałach. Jakby ja bym nawet nie powiedział, że jestem youtuberem. Szanujmy się. Nie no, youtuberem jesteś, bo nagrywasz na YouTubie według takiej logiki. Choć teraz to już każdy jest youtuberem. Tak, jeśli mi powiedzą, że jestem influencerem, już w ogóle zwariuję. No masz jakiś wpływ na ludzi, wiesz, na przykład influencerzy robią spotkania z ludźmi, na przykład takie meetupy to się nazywa. No to ty faktycznie też trochę robisz takie meetupy czasami. Meetupów nie robię, ale faktycznie mój wyjazd do innego miasta kosztował 2000 zł, to coś w tym może być. No to niezła fortuna, ale wróćmy jeszcze do tego zakazu fotografowania. Które serie, które znajdują się na kanale, mogą być zagrożone, bo jednak kiedyś mogłeś po prostu pojechać, nagrać dany obiekt, daną inwestycję i potem to zmontować i tak dalej. A teraz jednak będziesz musiał wysłać pismo, czyli tą zgodę. Czy to jakoś wpłynie na realizację danych odcinków? Znaczy w ogóle nie mamy informacji, jak media na to mają reagować, więc to też jest taki jeden aspektów, który po prostu jest całkowicie nieuregulowany. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie serie są zagrożone, de facto większość, bo wszystkie inwestycje w jakikolwiek sposób nachodzą na linie kolejowe. Nawet tramwaj na Kasprzaka przecina linię kolejową, która się znajduje przez sam środek Warszawy, przeciąga się. Oczywiście wiadomo, że cała warszawska średnica kolejowa znika, łódzka średnica znika, krakowska, zakopiańska średnica. Te wszystkie inwestycje kolejowe całkowicie są nie do realizowania. Inwestycje tramwajowe w teorii też pod to mogą nawet podchodzić. No i wszystko, co jest na styku. Metro również jest budową linii kolejowej, jest w świetle prawa, więc również to też się łączy. Więc to wszystko, te wszystkie większe inwestycje, które są realizowane za grube nie miliony, a miliardy złotych, po prostu poszło być możliwe do nagrywania. Na takim przykładzie. CPK również. To powiedzmy jeszcze teraz o CPK, to ważny temat, ale to na pewno na kolejny odcinek albo jakiś inny podcast, ale powiem Ci, że na przykład jakby wyglądał nasz wyjazd do Zakopanego, gdyby te tabliczki już były obowiązujące i byśmy musieli się stosować do tego, co jest. No tak, gdzie chowamy się w krzakach i startujemy. A no właśnie, tutaj jest ten problem, że z tego, co ja... tak to rozumiem, to wiemy, że tam są te tabliczki poustawiane. Tak jakby, no bo teraz tych tabliczek nie było, czyli teraz już by były, czyli musielibyśmy najpierw dostać zgodę, tak? Pierwszy problem jest taki, że musiałby być ten całkowicie ogrodzony. Całkowicie ogrodzony i co 300 metrów na tym płocie musiałby być tabliczka zakaz parkowania. Jak dobrze wiesz, linie kolejowe raczej nie są całkowicie ogrodzone w żadnym miejscu, więc tu już się robi pewien problem, jeżeli chodzi o tą naturę. Po drugie, one musiały być faktycznie co 300 metrów. My byśmy spokojnie znaleźli jakąś dziurę, gdzie te 300 metrów byłoby niezachowane, tam wystartowali i dziękuję bardzo. No ale właśnie, poza tym, jest trochę robienie pod górkę takie bez sensu, że szukanie czegoś, choć naszą intencją jest po prostu poinformowanie o tym, co się dzieje. Na przykład, jeszcze raz? I tak Polacy znajdą dziurę w prawie. A i tak... No to tak, to na pewno. Ja już znalazłem, i to jest mój ulubiony element, jest dziura w prawie, jeżeli chodzi o tam tabliczkę, zwróćcie uwagę, że tam jest zakaz fotografowania i filmowania i jest aparat i kamera pokazana, a nie dron. Oj, no... Tak, tu się zgodzę, bo widziałem ten wzór, ale myślę, że chodzi, wiesz, czasami bardziej o samą ideę, tak mi się wydaje. Poza tym ja nie będę dokładnie na tym obiekcie, to dron będzie, więc mnie tam nie było. No okej, może jest taki sposób, ale wiesz, to na przykład jak jest telefon, tam jest jeden wzór telefonu, prawda, jest ikonka telefonu, to wiadomo, że chodzi o nagrywanie telefonem, ale a co jak ktoś ma na przykład telefon z klapką, a jego tam nie ma, no to niby też może nagrać tym telefonem z klapką, więc jest to pewna nieścisłość, jakieś takie ślizganie się, choć myślę, że twoja teoria tak dalej nie przejdzie, że dostawił tam drona specjalnie dla ciebie. Nie! Dobra, przechodzimy już na sam koniec do takiego tematu. Czy słyszałeś o tym, że ma się zmienić wygląd ulicy Złotej i Zgody? Ma być tam więcej zieleni i mają powstać fontanny. To jest dobry temat, żeby poruszać go przed wyborami. W sensie chodzi mi o prezydenta faktycznie. Tak, ale to bardziej chciałbym poruszyć, bo nagrywaliśmy o Placu Pięciu Rogów. Mówię o nas, tylko mówię faktycznie o prezydencie, bo on teraz uruchomił się, że to faktycznie nowe centrum Warszawy miało być dosyć dużo tych ulic przebudowanych, między innymi na przykład Chorza, która cały czas nie jest niezrealizowana, a ta ulica tak dosyć mocno, znaczy negatywnie wpłynie na mieszkańców okolicy niż faktycznie pozytywnie. Tam jest dużo miejsc postojowych, parkingów. I tam jest tam jeden z nielicznych wyjazdów faktycznie z tej części Śródmieścia, bo teraz nie będzie po prostu, znaczy będzie wyjazd, ale nie będzie można wjechać z drugiej strony ulicy Marszałkowskiej. Tam jest tunel, który się znajduje pod Marszałkowską dla samochodów. Może jest w kiepskim stanie, może się jeździ po bruku, ale jest to jakakolwiek możliwość wyjazdu z tej zamkniętej części aktualnie Śródmieścia, gdzie Plac Pięciu Rogów zamknął wyjazd, a z drugiej strony Plac Powstańców Warszawy, który czyli jest... pod względem komunikacyjnym nie polecasz i nie zgadzasz się z tą inwestycją. Nie. Znaczy, oczywiście pomysł, żeby tam to schować, żeby zrobić taki ładny plac i tak dalej jest dobry, ale żeby w tym miejscu po pierwsze zostawić w jakiś sposób ten tunel i przejazd, a po drugie, żeby po prostu obok tunelu było, w samym tunelu było parkowanie równoległe i wtedy jestem całkowicie na tak, bo równoległe, bo prostopadale jakby się po prostu udało zmieścić. Byłoby idealnie wykorzystane i byłaby ulica, i byłyby miejsca parkingowe i wszyscy byli właściwie zachwyceni i zadowoleni, a na górze byłby jeszcze jeden ładny park. Tak, bo myślę, że zgodzimy się z tym, że setki nowych drzew, skwery, fontanny, to brzmi ciekawie i względnie dobrze, ale jednak są te aspekty też komunikacyjne, żeby nie było więcej korków i żeby był upłynniony ruch. Komunikacyjne i mimo wszystko też trzeba pamiętać, że ci mieszkańcy w centrum Warszawy, oni tam żyją i oni też mieszkają i oni też mogą mieć prawo samochód. Tam chodzi o to, żeby nie wjeżdżały samochody osób spoza Warszawy, a nie faktycznie, żeby mieszkańcy nie mieli gdzie zaparkować swoich samochodów, a nie musieli parkować na jakichś parkingach gdzieś daleko od centrum. Tak, to trochę brzmi właśnie, że nowe centrum Warszawy dla mieszkańców, ale nie dla ruchu komunikacyjnego trochę, ale nie dla mieszkańców. To jest trochę kontrowersyjne, bo z jednej strony jest ten plus, a z drugiej strony ten duży minus. Ja widzę kontrowersję w tym, jak ludzie patrzą na to, że ja zawsze jestem za tym, żeby likwidować możliwości już dla samochodu, żeby faktycznie ograniczyć ten ruch i promować komunikację miejską, ale też nie można iść do przesady. Trzeba pamiętać, że to miejsce jest dla nich, dla mieszkańców i to oni muszą się czuć wygodnie i dobrze w tym miejscu i wszystkie pozostałe osoby, ale jednak osoby, które są najbliżej tego miejsca, powinny czerpać też korzyści z tego po prostu miejsca. Wiadomo, że betona w tym miejscu nie powinna tam dalej tak wyglądać, ale też po prostu nie można zlikwidować wszystkiego w tym miejscu i być zadowolonym, że no, zlikwidowaliśmy 40 miejsc dla samochodów, one gdzieś tam wyparują. Tak, ja rozumiem. A parkingi podziemne, które się znajdują w okolicy, one są strasznie drogie, więc jakby to też nie jest rozwiązane tego problemu. Ja rozumiem promowanie właśnie komunikacji miejskiej i ogólnie transportu zbiorowego, publicznego, ale jednak, żeby nie wykluczać od razu kierowców, a czasami w pewnych momentach można to zauważyć, że gdzieś kierowcy, wiesz, zwężanie pasów, coraz więcej świateł, okej, ten ruch na przykład jak jest przy rondzie w centrum nad Patelnią, to jest spoko, tylko i to też było potrzebne dla pieszych, ale przez to auta i tak naprawdę jest... więcej trochę tego korka. Ten korek dzieli się jeszcze na dwa segmenty, ale faktycznie piesi bardzo dużo zyskali przez to. Tak, to prawda, dlatego są i plusy, i minusy. Zwłaszcza ci, co mieszkają na miejscu. Oni najbardziej uzyskali z tych przejść. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że owszem, mieszkaniec Warszawy, który mieszka w centrum Warszawy, w większości rzeczy w ciągu dnia, tygodnia będzie korzystać tylko i wyłącznie z komunikacji miejskiej, bo i tak będzie mu dużo szybciej niż faktycznie samochodem stać w korku. Ale trzeba pamiętać też, że on czasami może musieć pojechać do innego miasta. Nie wiem, konferencję, na uczelnię, czy cokolwiek innego, bądź na swoją nawet działkę. I on też chciałby mieć... Po prostu ma prawo do posiadania samochodu. Tak, dokładnie. Jakby wiadomo, że po centrum się nie przemieszcza normalnie, żeby jeździć, załatwić sprawę, nie wiem, do przychodni, tylko jeżeli chce pojechać gdzieś dalej, umówmy się, PKS umierają. Tak, ale jakby chciał pojechać do przychodni autem, to przecież ma takie prawo. No też takie ma prawo, oczywiście, ale mówię, że i tak będzie mu szybciej komunikację miejską w tym aspekcie, a jeżeli chce pojechać gdzieś dalej, to często komunikacja w ogóle nie dojeżdża do tego miejsca, tak? Jakby na moją działkę jeździ autobus w wakacje raz w ciągu doby. To jak ja mam tam dojechać? I on na moją działkę dojeżdża o 6:00, więc ja nie muszę mówić, o której godzinie musiałbym wstać z domu. Tak, czyli raz dojechałem, żeby nie wszystko było. Powiedzmy tak, wszystko z umiarem i żeby to po prostu miało jakiś sens, żeby nie szło i nie było zabarwione w jedną albo w drugą stronę. Dokładnie. Oczywiście zieleń i nowe fontanny, nowe parki, ale też zwróćmy uwagę na ten drugi segment, który gdzieś tam też żyje. I na mieszkańców też, którzy muszą żyć w tym miejscu. A teraz powiedz mi, Awizo, na co oszczędzałeś w swojej skarbonce? Co tam masz ze sobą? Tylko powiem jeden wątek. Jeszcze coś do tego, co mówiliśmy. I byłoby miło, gdyby pojawiły się też trawniki, bo nie ma trawników w ogóle w centrum. Nie wiem, czy patrzyłeś, ale w centrum nie ma nigdzie trawników. A bo to ludzie... centrum. Tak, to wiem, centrum, że to jest jeden wielki beton, ale drzewa, jak się pojawiają, to są zazwyczaj wycięte i są w krzewach, a ja znam trochę osób, którzy mieszkają w centrum i mają problem, żeby na przykład wyjść swoim psem na miasto. Wiadomo, że trzeba później zebrać to, co zwierzak narobi, ale on nie narobi, wiesz, jakby... Siłą rzeczy lepiej, żeby on sobie pobiegał, pochodził po trawie, a trawy tam nie ma w centrum. Okej, ale wiesz, jednak centrum jest tym miejscem komunikacyjnym, nie? To tutaj jest najwięcej osób, jest gdzieś no ten zbiór ludzi, nie? Więc po prostu myślę, że... Ale chodzi mi o to, że nie ma żadnego bardziej funkcjonalny tutaj jest jednak beton, jeśli chodzi o to, tak mi się wydaje. Tak, ale rozumiem też te trawniki i takie miejsca wypoczynku, czy nawet parki kieszonkowe, jak to się nazywa. Dobra, ale dobra, przejdźmy do tego, co tam masz, bo przypadkiem masz ze sobą, nowy nabytek. Nowy nabytek, czyli najnowszego drona, którym już faktycznie trochę lata. Nowy dron dla osób, które słuchają nas w Spotify, to opiszę, co tutaj mamy. Mamy dwie kamery, jedna jest 24 mm, druga jest 70 mm. I co to nam daje? Daje nam to jeden taki zwykły kamerę, szerokokątną względnie, a druga to jest z trzykrotnym zoomem. Sam dron posiada, uwaga, 4 silniki i śmigła. 4 silniki tutaj? Tak, są tutaj 4 silniki, przypadku możemy go sobie rozłożyć. Tak, może rozłóż, pokaż jak to wygląda. Tak, sam dron jest w teorii trochę głośniejszy niż ten poprzedni, ale ma bardziej przyjemny dźwięk. Ale chyba jest też większy, jak tam widzę. Jest większy, jest też cięższy, jest cięższy mniej więcej o 150 gramów. Dużo wygodniej i lepiej lata faktycznie w powietrzu. Ja nim się teraz bawię, jestem po prostu świetnie. To jest jakby, jeżeli coś by miałem robić teraz przez całą dobę, to po prostu bym nim latał i bym był zachwycony. To jakie ulepszenie znajduje się tu, które nie miał stary dron, którego rozwaliłeś? Nie, przepraszam bardzo, ja go nie rozwaliłem. Który się zepsuł, tak? No właśnie. To tak, z twoją pomocą, dobra, nieważne. Po pierwsze mamy nową baterię, która jest o dziwo mniejsza, ale faktycznie działa na niej dłużej, bo teraz dron nie wytrzymuje mi w powietrzu 30 minut, tylko nawet do 43-5. W teorii jestem w stanie się utrzymać w powietrzu, ma czujniki z każdej strony, więc jest większy problem, żeby lecieć, wpaść w jakąś przeszkodę. Nawet działa to na sieć trakcyjną, jak latałem ostatnio na tramwaj na Kasprzaka i wykrywa sieć nad sobą trakcyjną. Ma lepszą kamerę. Czyli inteligentny robot. Tu jest ogólnie prawie wszystko jest polepszone, co było w poprzednim i jeszcze jakby było tego mało. Musisz czymś kontrolować tego drona. Muszę czymś go kontrolować. Czyli kontroler. Więc teraz mam nowego pilota, który faktycznie ma lepszy zasięg. I nowy pilot ma po pierwsze dwa kółeczka do ustawienia gimbala i zooma. Mamy przyciski funkcyjne, które są schowane z tyłu i można o tym usłyszeć. To do kamery pokaż, widać. Tak, tak. I tutaj są właśnie te przyciski. No dobra, czyli powiem ci tak, bardzo fajnie to wygląda. Pokaż jeszcze ekran, czy jest duży. I jest duży ekran, który się znajduje. I ja, żeby nie było, żebyście faktycznie też tam na podcaście mogli usłyszeć, jak to brzmi. Tu są jeszcze ankietanki takie, które się wyjmuje i ja włączę jedno i drugie, żebyście usłyszeli sam dźwięk. Dobra, uwaga. Włączone. I jak było słychać, jest też tutaj wentylator, co jest bardzo dobrą nowiną. No bez szału, ale fajnie brzmi. A, się wyłączył wentylator. No ale dobra, ale powiedzmy, ile kosztowało to całe cudeńko? Jeden tylko ważny aspekt. Czas nas goni, no. Wiem, że czas nas goni, tylko powiem, pilot ma wentylator, tu jest wyświetlacz cały i to jest bardzo dobra nowina, bo jeżeli się telefon mi przegrzewał, to po prostu spadała jasność, a tutaj nie spadła mi jasność, bo po prostu włączy wiatrak, jak się lata. I to wszystko kosztowało. Ja w międzyczasie odpalę drona. No właśnie, to mnie najbardziej ciekawi, no bo mamy tutaj urządzenie inteligentne, że tak powiem. Jest dużo bajerów i ma to sens. Dźwięki nawet fajne wydaje, ale powiedz mi, jaka jest cena? Cena tego sprzętu to mniej więcej 8000 złotych. Z ubezpieczeniem pewnie jeszcze więcej, z tego co pamiętam wyszło, a i tak muszę do niego dokupić jeszcze jedną baterię, więc pewnie w 9000 się zamknę. Taka jedna bateria ile kosztuje? Właśnie to jest problem, bo poprzednio kosztowała mniej więcej 500 zł, tu kosztuje 750 zł. No to trochę więcej faktycznie. Troszeczkę więcej, ale jednak faktycznie na niej dłużej polatam i to jest dosyć duży plus i same baterie też lepiej działają i się de facto szybciej ładują, bo mogę je ładować po USB-C, a nie muszę szukać gniazdka za każdym razem. I tutaj jest, ogólnie o dronie mógłbym opowiadać przez cały odcinek, ale już spędziliśmy już o tym dużo. Kończąc, dziękujemy wam za ten odcinek. Jest dużo udogodnień, ja tylko powiem na sam koniec, potem o tym gadałem ostatnio dosyć dużo. Dron może również autonomicznie latać nad niektórymi inwestycjami, także ja faktycznie tylko planuję lot w domu, a on później sam wykonuje wszystko, co zaplanuje. I tak samo za każdym razem, jak jedę w to samo miejsce. No to fajnie, że w końcu ta fabuła się gdzieś tam zakończyła z tym dronem. Opowiadaliśmy, jak spadł z nieba, jakie były z nim problemy i teraz fajnie, że już jest nowy, niezastąpiony, tak naprawdę zastąpiony stary, czyli nowy stary dron. Jest w serwisie i będzie naprawiony, on będzie jako zapasowy później jak coś. Okej. No to taka ciekawostka. Na koniec zapraszamy was na Spotify'a, gdzie możecie nas posłuchać. Fabuła zakończona, a my kończymy ten odcinek właśnie o tym. Kolejny będzie jak zawsze oczywiście, za tydzień. Tak, ze mną był oczywiście Awizonosz. I ze mną również jak zawsze Jakub Sykut. Do usłyszenia, cześć i do dolecenia nowym dronem. Oglądajcie. Cześć!